dobry, witamy Państwa. Mamy szczególną okazję porozmawiać w damskim gronie, ale cieszymy się, że jest wielu mężczyzn, którzy będą nas słuchać. I właśnie, kompetencje cyfrowe, co kobiety mogą wnieść i jak zmienić rynek IT i jak wpłynąć na dynamikę tego rynku lub innowacyjność. Więc tutaj prośba do pań prezesek i dyrektorek. Bianka, może Ty opowiesz, jak to widzisz? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam szczególnie serdecznie wszystkie kobiety w technologiach, które są na sali, tutaj też w panelu, bo wcale nie jest nas mało. Jeżeli chodzi o rynek pracy, no to oczywiście mimo jakichś tam fluktuacji takich chwilowych będzie się rozwijał i oczywiście nowe technologie będą szły do przodu i to zapotrzebowanie na osoby, które je tworzą, które je obsługują, będzie coraz większe w skali naszego życia i dalej. Także na pewno potrzebujemy mieć mnóstwo ekspertów i ekspertek. No i dlatego też takie szczególne zadbanie o to, żeby kobiety interesowały się tym obszarem, żeby mogły w nim rozwijać się bez przeszkód, żeby po prostu ta kultura organizacyjna, na którą natrafiają już, będąc w konkretnej firmie związanej z technologiami, żeby była też im bardzo przyjazna i żeby nie czuły, że muszą się przebijać przez coś, tylko bardziej, że to jest też ich miejsce i w tym momencie mogą uruchomić w pełni swój potencjał. No, potrzebujemy tej połowy społeczeństwa i na pewno to 15-20% kobiet w technologiach to nie jest coś, co, na czym powinniśmy się zatrzymać i zadowolić, bo z całą pewnością możemy iść dużo dalej i pojedyncze różne doświadczenia to potwierdzają. Jest taka uczelnia w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Harvey's Mack College i tam jak rektorką została w pewnym momencie kobieta informatyczka, pani profesor computer science, postawiła sobie za cel, żeby połowa dokładnie studentów kierunków informatycznych to były dziewczyny i okazało się, że jest to możliwe. Także zachęcam wszystkich Państwa, którzy tutaj reprezentują czy biznes, czy instytucje publiczne do tego, żeby się nie poddawać, nie mówić, że po prostu tych kobiet nie ma, bo po pierwsze one są, a po drugie może być ich więcej. No i to chyba tyle tytułem wstępu. To teraz przekażę to pytanie do Alicji, która jest opakowana w dane, w analizy, badania rynkowe, żebyś też opowiedziała, jak to z twojej perspektywy wygląda. Czy to ja może zacznę od takiej danej, dużo teraz mówi się o sztucznej inteligencji i o tym, jak bardzo wkracza w nasze życie, je zmienia, jak wiele decyzji zaczyna za nas podejmować. To nie wiem, czy Państwo wiedzą, dzisiaj przy rozwiązaniach sztucznej inteligencji w Polsce pracuje 13% kobiet, w Stanach to jest około 20%, ale nadal to pokazuje, że algorytmy, które, tak jak mówię, część z nich już podejmuje za nas pewne decyzje, jest karmiona kohortami danych przez w większości męskich programistów. Więc co to znaczy? To znaczy, że ta perspektywa męska siłą rzeczy, czy chcąc, nie chcąc, jest przekładana na te algorytmy i stereotypy z tego świata naszego rzeczywistego są przekładane na na algorytmy sztucznej inteligencji. No i to jest bardzo niebezpieczne. Jest taka świetna książka Caroline Criado-Perez już sprzed paru lat, pokazująca jak niewidzialne kobiety, tytuł, jak brak danych o kobietach wpływa na rozwój różnych branż, usług i produktów, które nie są dostosowane do potrzeb kobiet. Tak więc jeżeli tych programistów, twórców, jeżeli osoby pracujące przy tworzeniu rozwiązań, czy sztucznej inteligencji, czy innych technologicznych, nie będzie odzwierciedlana perspektywa różnorodna, też perspektywa kobiet, to zastanówmy się, jak ten świat za parę lat będzie się kształtował.
Może zamiast też tak narzekać, jak to tych kobiet jest za mało, bo rzeczywiście, jak słyszę od prezesów czasami, no ale skąd my mamy brać, jak na tych uczelniach technicznych jest 35% kobiet, no ale i tak te statystyki są trochę zawyżone o to, że część z nich to są dziewczyny, które studiują biotechnologię, czy architekturę krajobrazu, architekturę wnętrz, no ale się wyliczają do tych studentek uczelni technicznych, no ale na przykład tutaj raport Perspektyw świetnej fundacji zarządzanej przez Biankę Siwińską pokazuje, że no, kobiet studiujących robotykę czy automatykę jest 5%. No to rzeczywiście potem jest tak, że do tworzenia tych rozwiązań zaawansowanych no, no nie ma aż tak dużego tego talent pool, przepraszam za anglicyzm, tych kobiet. No i trzeba działać dużo wcześniej, na dużo wcześniejszym etapie, żeby je zachęcać do tego, inspirować, żeby chciały w przyszłości studiować STEM. I tutaj z kolei przywołam raport Fundacji Inspiring Girls sprzed paru lat, pokazujący, że ten kluczowy moment zainspirowania dziewczynek do kariery w branży technologicznej, w ogóle do wyboru swojej ścieżki kariery, jest między 10 a 15 rokiem życia. Ja też, jak rozmawiam z inżynierkami w Huawei, w swojej firmie, mamy ich też niewiele i też walczymy, dlatego jesteśmy partnerem kampanii Dziewczyny na Politechniki, mamy swoją szkołę liderek, no też walczymy o to, żeby tych kobiet po prostu było więcej. Jak rozmawiam z młodymi inżynierkami, dlaczego w ogóle one wybrały na przykład kierunek telekomunikacja, to w przypadku każdej z nich, a rozmawiałam z 5, powiedziały, no wiesz, to była jakaś... Ktoś w rodzinie na przykład był inżynierem, ciekawie o tym opowiadał, albo ktoś, zainspirowała mnie jakaś książka pokazująca właśnie, że branża wysokich technologii, STEM czy telekomunikacja, że to jest coś ciekawego. One po prostu spotkały się z dobrym wzorcem. I to też, Bianko, pewnie potwierdzisz, że dobre wzorce we wszystkich badaniach wychodzi, że tak zwane role models to jest najsilniejszy czynnik zmiany, dotyczący zwiększenia, powodujące zwiększenie obecność i rolę kobiet w branży technologicznej, w biznesie, w polityce, bo to szerzej możemy mówić o women empowerment, czyli stykanie się, promowanie tych dobrych wzorców. No i co można zrobić? No ja myślę, że każdy ma swoje tutaj poletko do uprawy i korporacje duże, tak jak my robimy różne projekty, ja się zajmuję w Huawei projektami społecznej odpowiedzialności biznesu. Na przykład stworzyliśmy taki projekt Kosmos i Malina, też we współpracy tutaj przy wsparciu Fundacji Perspektywy i wielu inspiracjach od was, taką książkę opierającą się na bajkoterapii, która ma inspirować te dziewczynki w wieku najmłodsze, 9-12 lat, do odkrywania, do świata nauki, zainteresowania się odkrywaniem, byciem naukowczynią, pokazywania, że taka ścieżka trochę nietypowa jest fantastyczna, ciekawa. I to jest może jakiś malutki projekcik, ale mówię, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, są przedstawiciele administracji publicznej, NGO-sów czy korporacji, które mają pewne powinności, jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność, ma swoją, mówiąc kolokwialnie, robotę do zrobienia i o tym właśnie powinniśmy wspólnie rozmawiać. To wiadomo, kobiet jest mało. Jest wiele przykładów, że to działa. Ja jestem przykładem, że role model rzeczywiście działa, bo wzorowałam się na moim kuzynie, ale jednak podrążyłabym ten temat, bo tutaj jest, myślę, bardzo dużo osób przekonanych, że te kobiety w IT są potrzebne, ale powiedzmy coś dla nieprzekonanych, dlaczego warto inwestować w kobiety w technologiach, jak one mogą wpłynąć na nasz biznes lub jego zmiany i dynamikę, bo jednak jest to 50% społeczeństwa, które myśli inaczej, działa w inny sposób, więc może jakbyście 2-3 argumenty za tym, żeby jednak od tej strony biznesowej też inwestować w kobiety. No ja myślę, że najważniejszym argumentem i zauważyłam, że on przemawia do wszystkich, nawet najbardziej zatwardziałych w swoim takim dystansie do kobiet informatyczek prezesów, to jest to po prostu, że jeżeli chcecie tworzyć produkty dla całej ludzkości, no to nie możecie, że tak powiem, nie korzystać z doświadczenia połowy tej ludzkości. I to jest oczywiste, że jeżeli produkty są współtworzone przez kobiety, to one też w o wiele większym stopniu odzwierciedlają potrzeby kobiet. I to wydaje mi się takim argumentem, który jest totalnie biznesowy. Są też dane i różnego rodzaju badania, które potwierdzają, że tam, gdzie jest więcej kobiet w zarządach czy na stanowiskach kierowniczych, firmy po prostu prosperują lepiej. I biznesowo, finansowo. Także tutaj się nie ma co wahać. Z całą pewnością, jeżeli włożycie ten wysiłek w pozyskanie większej liczby kobiet, jeżeli zaangażujecie się też, to co mówiła Alicja, czyli zaangażujecie się w ten wcześniejszy stopień, kiedy
kiedy tworzą się dopiero stereotypy i dziewczynki tracą zainteresowanie technologiami, to zadbacie i o siebie teraz, i o siebie w przyszłości. Jest tak, że chłopcy cały czas w pewnym sensie dostają te inspiracje w naturalny sposób ze świata pozytywne mediów. Pozytywne wzmocnienia, jeśli chodzi o kompetencje w naukach ścisłych. Pozytywne wzmocnienia, wszędzie widzą postaci, które ich inspirują, męskie, do bycia aktywnym, do bycia silnym, do bycia technologiem między innymi, a dziewczynkom w pewnym sensie trzeba to trochę bardziej ułatwić i to trzeba robić już w taki sposób, powiedziałabym, związany z inżynierią społeczną, jakkolwiek strasznie by to nie zabrzmiało. My w perspektywach, podam tutaj przykład, mamy taki strasznie fajny program. To jest program takich zajęć rozwojowych w zakresie technologii dla dzieci z małych miejscowości, zarówno chłopców, jak i dziewczynki. No i w lato my wysyłamy wolontariuszki, studentki kierunków technicznych i ścisłych do tych małych miejscowości na wsie i one tam organizują po prostu takie zajęcia tygodniowe dla dzieci, takie jakby szkółki letnie. Natomiast no plus jest oczywiście taki, że te dzieci gdzieś tam zaczynają się interesować technologiami, widzą je pod innym kątem, ale i tutaj wchodzi ten pomysł tej inżynierii społecznej. Nauczycielkami są wyłącznie kobiety w tym programie. Więc niejako w taki sposób przyjazny i sensowny i wartościowy wprowadzamy do tych małych ośrodków taką właśnie role model, czyli po prostu dziewczynę, która zna się na technologiach i jest nauczycielką w tym momencie i dużo wie. I wydaje mi się, że w taki sposób, jeżeli to dałoby się robić bardziej systemowo i na większą skalę, no to właściwie myślę, że to mogłoby bardzo zmienić naszą przyszłość technologiczną i właśnie te wszystkie zalety, o których tutaj mówimy, wprowadzania większej liczby kobiet do tego świata, do tego biznesu, na pewno by wsparło. Poza tymi dwoma argumentami, myślę, że wymienię jeszcze trzeci, czyli po prostu bycie fair. Dlatego, że przez większość historii świata kobiety były na nieco gorszej pozycji społecznej, ekonomicznej, politycznej niż mężczyźni. Chyba tutaj nie mamy żadnej wątpliwości w tym zakresie. A wiemy też, że świat technologii to jest ten świat, w którym dobrze się zarabia, w którym ma się wpływ na otoczenie, z dużym takim prestiżem społecznym. I w związku z tym po prostu powinny być równe szanse we wchodzeniu do tego świata dla wszystkich, nawet jeśli, takie mamy czasem wrażenie chyba teraz, że niektórzy panowie zaczynają się niepokoić. Jest coś takiego po prostu, że sobie myślą, kurczę, teraz trzeba będzie trochę mocniej, że tak powiem, się postarać, bo ja już nie konkuruję z mężczyznami wszystkimi, ale teraz jeszcze ze wszystkimi kobietami. Może to być taki dyskomfort pewien, ale jak wiemy, rywalizacja jest dobrym mechanizmem, który pozwala na budowanie jakości. I w związku z tym pamiętam, że był taki panel na jednej z konferencji w Stanach Zjednoczonych, gdzie panowie sobie usiedli i mieli taki tytuł: czarna kobieta zabrała mi pracę. Nie dość, że kobieta, to jeszcze czarna. No i tam zaczynali dyskutować. Była tam też kobieta w tym panelu i ona mówi: a dlaczego wy uważacie, że to była wasza praca w ogóle? Dlaczego myślicie, że to była wasza pozycja? Jakby jesteśmy tutaj na równych prawach i po prostu średni towar będzie wypierany przez lepszy, odwrotnie do praw rynkowych. Także wydaje mi się, że to jest z korzyścią i dla społeczeństw, i dla rozwiązań technologicznych, i dla odbiorców i odbiorczyń rozwiązań technologicznych.
Widzę, że już musimy kończyć, więc ja jeszcze do tych argumentów, z którymi się bardzo zgadzam, Bianki, dodam jeden. To jest akurat argument profesor Rutkowskiej Chmury z Poznania, który uwielbiam. Etyka troski, która u kobiet wygrywa z zasadą konkurencji i zysku. Po prostu, jak zobaczą Państwo badania, dlaczego, jaki jest powód, że kobiety zakładają biznesy, stają się przedsiębiorczyniami. 80% z nich mówi, że chciało rozwiązać jakiś ważny problem społeczny, zdrowotny i tak dalej. I jeżeli połączymy tą etykę troski naturalnie występującą u kobiet silniej z kompetencjami w dziedzinie ICT, to kobiety będą tworzyły technologie, które będą zmieniały, jakkolwiek brzmi to trochę patetycznie, świat na trochę lepszy, ale zobaczcie, że teraz ESG jest ogromnym trendem. Zrównoważony rozwój i technologie będą napędzały, będą wspierały chociażby ochronę planety, środowiska, tworzenie zielonych technologii i tak dalej. I dlatego kobiety są potrzebne, też właśnie biznesowo to się wszystkim opłaci, bo my te etykę troski mamy w sobie naturalnie. Dziękuję. Niestety temat dla nas, zwłaszcza trzech, pasjonujący. Myślę, że też jesteśmy w stanie wszystkich tym tematem zarazić. Czas nam się skończył. Przepraszam, ale wejdę ci w słowo. Wiesz co, tamten poprzedni bardzo męski panel się wydłużył trochę. W związku z tym wydaje mi się, że takie 3 minutki jeszcze powinniśmy mieć. I w związku z tym ja chciałam się ciebie zapytać o twoją historię, bo ty jesteś po prostu informatyczką, kobietą taką, powiedziałabym, ikoniczną w technologiach, która przez całe życie obserwowała, jak to wygląda. Powiedz, jakie ty masz wnioski właśnie z całego swojego życia, jak to się zmienia i dokąd my idziemy. To tak, wczoraj była taka prezentacja pana doktora Jarka Tworuga na początku, jak powiedział, że pokazał prezentację sprzed 14 lat i niewiele się zmieniło, to mimo wielu starań jednostek, organizacji, dużo się nie zmieniło, więc z mojej perspektywy na przestrzeni lat niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o liczebność. Ja liczę naprawdę w te projekty dziewczynek i angażowania i budowania świadomości u małych dziewczynek i bardzo to wspieram. Ja akurat miałam fajnego tatę, fajnych kuzynów, którzy mówili, a podskoczysz, a jak się przewrócisz, to się podniesiesz i nie miałam takich blokad i stresów, więc kuzyn, bo nie do końca wiedziałam, gdzieś na studia. On mówi, idź na informatykę, zawsze potem coś sobie znajdziesz. No i rzeczywiście poszłam na informatykę. Z ciekawostek były na roku 4 dziewczyny. Na pierwszych zajęciach z matematyki wykładowca powiedział, o, mamy 4 dziewczyny, ale to tylko na pierwszym roku znajdziecie mężów i już was nie będzie. Więc takie zachęcenie do studiowania w tamtych czasach. Mam nadzieję, że to się zmieniło i to obserwuję. Później skończyłam studia, obroniłam inżyniera, zaczęłam pracować i co bardzo ciekawe, z 4, które skończyły, tylko jedna pracuje w zawodzie nadal i z własnego wyboru, więc to też jest przykre. No i tak sobie biegłam przez te lata zawodowe i co jest dla mnie mega istotne, to ja nigdy nie miałam problemów z tym, że mężczyźni mnie nie szanowali, że miałam problem z akceptacją, że cokolwiek działo się w moim życiu zawodowym, co mnie blokowało, nie wspierało. Każdy mnie wspierał, więc tym bardziej dziwi mnie to, że jest tak mało kobiet, bo wsparcie jest ciągłe. Widzę, że tutaj jest wywierana presja już coraz bardziej. Ale tak naprawdę uważam, że to warto, tylko niestety niewiele się zmienia. I tak podsumowując ten temat, to zachęcam do porozmawiania w kuluarach z dziewczynami, bo mają i przykłady projektów, które działają, i programów, które działają. I mają doświadczenia, że można zwiększyć ilość kobiet w organizacjach, w firmach i je wspierać. Więc tylko korzystać z gotowych rozwiązań i każdy na swoim poletku niech to implementuje i dba. Czy jeżeli chodzi o córki, czy jeżeli chodzi o synów, czy otoczenie znajomych, a na końcu firmy i organizacje. W skrócie bardzo, do roboty po prostu. Trzymamy bardzo.